Cześć, witam na kanale Knife Division. Ja mam na imię Łukasz, a dzisiaj czas na nóż EDC od Fluder Crafts. Zapraszam. Czy na twoim termometrze temperatura również spadła poniżej 10 stopni? Jeśli tak, to jest to idealny czas na to, żeby zaopatrzyć się w ciepłe rzeczy z marki Knife Division. Co mamy w ofercie? W ofercie mamy czapeczkę zimową, mamy bluzy, mamy też koszulki termoaktywne, więc jest w czym wybierać. Wpadajcie na stronę camoshop.pl, zakładka dropy, Knife Division i tam macie wszystkie gadżety. Tak się prezentuje nasz edeciak od Fluder Crafts. Kamil jest nowym makerem na rynku. Znam go osobiście z kilku grup bardziej folderowych, a jakiś czas temu postanowił, że pójdzie w robienie noży, w knife making, tak ładniej to określając. Także jest w temacie nowy, ale no nie mogę powiedzieć, żeby szło mu brzydko, bo jak na jedne z jego właściwie pierwszych projektów widać, że się stara. I nie to, że tam teraz ktoś mi powie, że no, już go tam pompujesz, bo twój kumpel. Nie, oczywiście recenzja będzie w pełni obiektywna. Stworzył projekt noża, jak to sam określił EDC. Pytałem go o jakąś konkretną nazwę, powiedział, że jeszcze nie ma, jakby nie ma. Jego noże jeszcze póki co nie mają nazw, na razie je po prostu tworzy. Ale z tego, co widziałem gdzieś tam na jego socjalach, ten konkretny model nazywa swoim projektem noża EDC. I tak dlatego też postanowiłem go tak w ten sposób wam przedstawić, jako nóż EDC. Co my tutaj mamy? No na głowni mamy NC4, jak widzieliście w specyfikacji, czyli węglówkę. Można ją bardzo wysoko hartować, a jednocześnie wciąż stal pozostaje wytrzymała. Dlatego Kamil postanowił sobie zrobić nóż z tej właśnie stali. Mówi, że już kilka ich zrobił i że generalnie ludzie są zadowoleni. Spoko, okej. Okay. Zobaczymy, pobawimy się, będziemy wiedzieć. NC4, na rękojeści mamy mikartę. Wiecie, że ja nie lubię mikarty. Ale za to bardzo fajne są te piny węglowe. Bardzo mi się podobają. I osobiście zdecydowanie bardziej lubię piny węglowe od tych takich standardowych, mosiężnych. Nie wiem, jakoś mi się po prostu bardziej tak, bardziej mi, no pasuje mi. Chociaż okej, dobra, bo to też wiele zależy od projektu. No w tym mi po prostu te węglowe bardziej mi się podobają. Mikarta oczywiście już załapała sporo tego takiego brzydkiego koloru, który mi się ultra nie podoba, ale Kamil dał mi trochę oleju i mówi, weź no go tam smyrnij, żeby na recenzji dobrze wyglądało. O, spoko Kamil, o, olejem jeszcze mnie nikt nie próbował przekupić, ale niech ci będzie. Potem posmarujemy, zobaczymy jaki będzie efekt. Żartuję, nikt mnie nigdy nie przekupywał, ja za mały herbatnik jeszcze jest. Kamil po prostu dał olej, mówi, weź posmaruj, bo ja nie wiem, czy ty wolisz, jak ona jest szara, czy nie. No ja nie lubię właśnie, a to posmarujemy, zobaczymy. No, dobra. Jak ten nóż jest zrobiony? Co mogę wam o nim powiedzieć? Zrobiony jest bardzo, bardzo schludnie, ładnie. Jest nóż zrobiony z pomysłem, chociaż przypomina mi trochę, jako projekt, przypomina mi trochę takiego kuchenniaka. Nie? Tak wam tak troszeczkę zalatuję takim kuchenniaczkiem? Fear factor będzie miał raczej niski. Okej, no sam nóż jakby jest duży, no bo ma te 22 prawie i pół centymetra. Więc generalnie nie należy do małych noży, ale jest zrobiony na tyle delikatnie, tak minimalistycznie wręcz bym powiedział, że ten fear factor będzie miał dosyć niski. Plusy, minusy, a polecimy od minusów. Dlaczego tu nie ma zrobionego choila? Nocza, choila. Nocz czy choil? Ja zawsze to mylę. Finger choil, to będzie nocz, no. Dlaczego tutaj nie ma zrobionego nocza? Dlaczego? Halo, ja pytam się, dlaczego? Dlaczego? Noże jak mają nocz tutaj zrobiony, to ładniej to od razu wygląda. A tak to mamy tutaj taki kawałek głowni, której się nie da naostrzyć. No bo to jest normalne, jak się robi nóż. Wiem, bo kiedyś jeden robiłem. Dlatego wam go nigdy nie pokazałem, bo go nigdy nie skończyłem. I tutaj jakby nocza mu zrobić, to ładniej by to wyglądało. Lepiej. No i dodatkowo wtedy mamy lepiej się też ostrzy taki nóż na przykład. No to pierwsze moje takie zastrzeżenie. Ale to jakby nie bezpośrednio do Kamila, bo zauważyłem, że wielu makerów tego nie robi. Wciąż nie rozumiem dlaczego.
Może mi się nie chce, nie wiem. Także to na pewno. Tu widzę, że jest delikatnie dziabnięty. To o, tu nie wiem, może płaskownik równie dobrze taki był. Mam tylko nadzieję, że to się nie będzie pogłębiać, że to jest tylko takie powierzchowne. No ale jest tutaj tak, widzicie, taka czarna kropeczka jest ładniej po prostu. Kolejna rzecz, no tutaj widać, że jest troszeczkę, nie wiem czy widzicie, halo? O, widzicie. O, widzicie to idealnie, bo właśnie patrzę w ekran telefonu, tak, bo nagrywam telefonem i widzę. No tutaj, tu to niedokończone jakby. To jeszcze wypadałoby tak, jeszcze papiereczkiem tu i byłoby wtedy elegancko. No i mikarta się strasznie, widać jakby dokąd zapada rękojeść w pochewce, bo widać, że w tych miejscach jest tutaj mikarta bardziej powycierana. No ale tak już może wina samej mikarty tak naprawdę. Inne rzeczy? Mam wrażenie, że piny trochę nie są spójne. Tak jakby ten był wyżej, ten ciutkę niżej i ten znowu wyżej. Nie wiem, czy to nie powinno iść jakoś tak bardziej, wiecie jakby o co chodzi. Że symetria powinna być zachowana jakaś taka pomiędzy nimi. Generalnie sam projekt jako nóż EDC, a może gdyby w G10 był, bo tak to mi się podoba, mi się tak, no tak średnio mi się podoba, tak szczerze mówiąc. Nie to, że się czepiam wykonania, co po prostu samego projektu. Ja lubię takie zacięcie, takie wiecie, takie czarny tutaj teges. Generalnie brzydki nie jest, no nie mogę powiedzieć, że nie. W moje gusta po prostu może średnio trafiać, no ale to, no, to jak sami wiecie, jak to jest, no jeden lubi pomarańcze, a drugi jak mu śmierdzą nogi, nie? Co do pozostałych rzeczy, szlify wyglądają, że są zrobione równo. Także tutaj jest wszystko spoczko. Mikarta jest ładnie wyszlifowana, nie jest bardzo wyszlifowana, jest dosyć mocno wyszlifowana, ale nie bardzo, więc jak się ją tak trzyma, to jest przyjemna w dotyku, bardzo gdzieś tam delikatnie hacząca, ale to akurat wydaje mi się, że dobrze, bo dzięki temu chwyt będzie pewniejszy, więc jakby tutaj jest, to jest akurat bardzo na plus. Swoją drogą, jak generalnie nie lubię mikarty za to jej tracenie koloru, ale muszę wam powiedzieć, że sama mikarta w dotyku jest bardzo przyjemna. To jest też to, co mówią, że ona jest taka żywa jakby w dotyku. I to jest akurat prawda. To tutaj muszę przyznać rację. No mamy logo Kamila na głowni zrobione, cyk, efeczka jest. Tu w ogóle jest jakaś plama. I pojęcia nie mam, nie wiem od czego, bo to jest ani rdza, ani... No ale to jest jednak jakby nie patrzeć węglówka, więc ona równie dobrze jakąś tam patynkę może już powoli zacząć łapać. Chociaż jest w acid washu, czyli najpierw nóż wsadzamy do kwasu, jest, stal się trawi, a potem robimy stone wash i mamy acid wash. No i pamiętajmy, że to trawienie dodatkowo też nam zabezpiecza, głównie gdzieś tam przed rdzewieniem. Pochewka robiona przez Jordan Knives. Jordan? Michael Jordan Knives? Jordan. Jordan Knives, no w każdym razie. Pochewka zrobiona ze skóry 3 mm. Dodatkowo mamy trzy sposoby montażu tak naprawdę i Kamil jak mi ten nóż wysyłał, to też się mnie zapytał. Łukasz, a jaki tam byś montaż chciał? I właśnie był taki, była taka niska pętelka albo taka wyższa pętelka. Ładnie zrobiona, normalnie obszyta jakby. Ja się też na skórze za bardzo nie znam, więc jakby tu przepraszam was, ale wydaje mi się, że jest wszystko z nią git. Dodatkowo ma otwór zrobiony. Domyślam się, że po to, że jak tam jakaś woda z góry, to żeby se skapło, że tak powiem, a nie siedziało w środku i gdzieś tam nie, żeby ta skóra tej wody nie chłonęła. No i dodatkowo stal też jednak z tych bardziej rdzewnych, więc też żeby tej wilgoci się przez ten otwór pozbyć. Nóż sobie siedzi w ten sposób. Cyk. Ciach. Można właśnie, to jest o tyle fajne, że to można i o plecak zaczepić, niekoniecznie o pasek jakby spodni, nie? O jakiś plecak, o jakąś gdzieś tam opasek nerki, no w zasadzie o wszystko, co tylko można coś zaczepić, to będzie spoko, dlatego tak naprawdę to wziąłem, bo żeby też jakoś fajnie można to było przenosić. Dobra, tyle mojego gadania. Skoro EDC, to zrobimy mu te z kartki, kartonu, później weźmiemy go sobie na dwór. Nie, dzisiaj nie będę batonował. Albo to mogę chociaż raz, pliska, chociaż raz sobie zbatonuję. A potem sobie będziemy próbować coś tam, jakieś wióreczki porobimy z drewna i tak dalej. Bo ktoś mi ostatnio zarzucił, a Michał mi zarzucił. Michał, jeżeli to oglądasz, to
No pozdrawiam cię, Michał. To zarzucił mi właśnie, że o, bo pół internetu batonuje i jak nóż nie batonuje, to znaczy się nie nadaje, coś tam. No to sprawdza się w ten sposób też jakąś tam wytrzymałość tej stali, tak? No jeżeli producent się podnieca gdzieś tam, że o, moim nożem można robić wszystko, no to jakby próbuje robić im wszystko, nie? Poza tym ja też wiórek nie umiem robić w drewnie, bo ze mnie żaden bushcrafter, więc jakby też wprawy nie mam, więc robię to, co umiem robić, czyli naparzać. Dobra, koniec mojego gadania. Lećmy na test kartki, a potem test kartonu, a potem przejdziemy sobie na dwór. Lecimy. Kartka jest, nóż jest. Ja go nie ostrzyłem, więc jest naostrzony tak, jak go Kamil naostrzył. Sprawdźmy, jak go naostrzył. Chwila, bo ja coś tą kartkę chyba... O. Nie, myślę, że ładnie naostrzył. Chociaż ma takie momenty, że mam wrażenie, jakby się trochę ślizgał po tej kartce, ale nie, potem się ładnie już wgryza. Nie, słuchajcie, jest. Nie, jest bardzo fajnie. Nie, jest bardzo fajnie. To raczej mój brak zdolności. Nie, jest spoko. Jest jak najbardziej spoko. Dobra. Potnijmy trochę kartonu. Dobra, mamy karton. Taki po basenie chyba dla dziecka. Więc kto ma dziecko, ten wie, że one są takie. Taki niby nie gruby, ale jakiś taki twardy. Dobra, lećmy. O, powiem wam, że ciekawie ten karton wchodzi. Tak, ma takie momenty, że się przycina, ale generalnie uczucie jest takie... Takie przyjemne mimo wszystko, tak czuć, że fajnie się wgryza. Gdzieś tam, tak jak mówię, troszeczkę łapię takie momenty, że się lekko gdzieś tam przytnie. Ale mimo wszystko uważam, że jest naprawdę spoko. Ten karton też jest dosyć gruby, tak jak mówię, pomimo tego, że nie jest, sam karton nie jest gruby, ale w środku tych fałdek ma sporo i to chyba też stąd takie wrażenie. No i dobra, po kartonie, po jakichś tam drewienkach nawet, musiałem raz zbatonować, to wybaczcie, to było silniejsze ode mnie. Wygląda na to, że jest wszystko z głownią ok, pomimo tego, że jest właśnie wysoko zahartowana, to jest git, nie ma żadnych wyszczerbień ani nic takiego.
Wracamy do testu kartki. Czy dalej utrzymuje ostrość nasz edeciak od Fluderkrafts? Sprawdźmy to. Halo. Powiem tak, stracił troszeczkę na ostrości. Wciąż jest, no, nieźle, ale jak mówię, troszeczkę na ostrości stracił. Można by go, możliwe, że nawet wystarczyłoby go na stropie przeciągnąć i już będzie lepiej. Ma takie momenty, że się nie wgryza, tylko trzeba pod troszeczkę innym kątem wejść w papier i wtedy jest git. No ale myślę, że mimo wszystko nie jest... O, teraz może idzie super. Sami widzicie. No męczymy. W niektórych miejscach widać dostąpił się bardziej, w niektórych troszeczkę mniej. No to wiadomo, to też w zależności od tego, która część... O, teraz muszę w ogóle nie przeciął, tylko zerwał. No widzicie, taki efekt po kartonie i po drewienkach. Myślę, że jest wciąż naprawdę nieźle. No, do EDC, jego wielkość i waga, myślę, że jak najbardziej git. Myślę, że warto... obserwować Kamila, żeby obserwować to, jak się będzie rozwijał, bo jeżeli to są jego początki, to idzie naprawdę w dobrą stronę i może być naprawdę ciekawym graczem. Warto dać mu rozwinąć skrzydła i gdzieś tam się jego projektom przyglądać. Także to tyle na dzisiaj. Piszcie w komentarzu, co wy sądzicie o tym nożu od Fluderkrafts. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, o dzwoneczku, łapce w górę. Nie zapomnijcie wpaść też tam na wszystkie social media i jak zwykle widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się, cześć!